Witam w 863 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa profesora doktora habilitowanego Ryszarda Nycza pod tytułem Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że idee i praktyki nowohumanistyczne obecne są w polskim środowisku naukowym zaledwie od niespełna 10 lat, to skala i temperatura dyskusji im towarzyszących mogą tylko cieszyć, świadcząc chyba o tym, że chodzi o sprawy dla humanistów, dla nauk humanistycznych, dla statusu tej dziedziny wiedzy aktualne i podstawowe. W tym krótkim, wprowadzającym szkicu chciałbym najpierw zatrzymać się na naturze i nieporozumieniach najważniejszych obaw czy zastrzeżeń, by potem przejść do zarysowania głównych zakresów pomału stabilizującego się pola badań nowohumanistycznych i zakończyć uwagami z własnego podwórka o stosunkowo wąskim nurcie tych badań, którym sam próbuję się zajmować. Wysoka temperatura sporów jest na pewno po części efektem nakładania się na nie debat nad tak zwanym kryzysem humanistyki, który na Zachodzie ma już ponad 40-letnią historię, a do Polski dotarł mniej więcej w tym samym czasie. Świadczy to swoją drogą o tym, że nie da się już w tych kwestii rozważać jedynie w zamkniętym, odizolowanym od świata kręgu profesjonalistów, ponieważ krótko rzecz ujmując, wszystkie takie dyscyplinowe ścianki między jej wnętrzem a zewnętrzem zmurszały już lub zostały poprzebijane i musimy mieć świadomość, że teraz wszyscy jesteśmy w tym samym wnętrzu, a to znaczy, że zarazem i na widoku publicznym. W sprawie owego kryzysu chciałbym tu napisać jedynie co następuje. Po pierwsze, ma on swe rzeczywiste podstawy w transformacji technologiczno-cywilizacyjnej, społecznej, kulturowej, historyczno-politycznej współczesnego świata. Humanistyczne modele badania i kształcenia zawsze zresztą reagowały na, a czasem i stymulowały, tego rodzaju przemiany. Nie ma więc powodu, by tym razem było inaczej. Po drugie wszakże wynika on, jak sądzę, także z zaskakująco skutecznej retoryki polityków i administratorów zarządzania zasobami ludzkimi, która nieodparcie mi przypomina efekty przejściowe, jak wiemy co prawda, perswazyjnej argumentacji głównego bohatera niedawnego filmu o Lego Batmanie, któremu udało się wpędzić Jokera w ciężką depresję, gdy ten mu uwierzył, że jest nic nie wart, ponieważ nigdy nie był i nie będzie kimś ważnym, czyli głównym przeciwnikiem pozytywnego bohatera tej opowieści. Humanistom trochę podobnie udało się mówić, że są nic nie wartymi darmozjadami, ciężko wypracowanego dorobku podatników, a to, co robią, jest nieważne dla nauki i nieprzydatne społeczeństwu. Jeśli wziąć pod uwagę, że podstawowa funkcja humanistyki w dalszym ciągu polega na formowaniu krytycznej samowiedzy oraz wrażliwości i sprawczej kreatywności jednostek i wspólnot, to wygląda na to, że wpędzenie humanistów w tę depresyjną pozycję jest bardzo wygodne politycznie, ponieważ pozwala instrumentalnie przejąć ich narzędzia i pola działania, zarazem obciążając ich odpowiedzialnością za mentalne i społeczne skutki tych działań. Pisał o tym niedawno trafnie m.in. Markus Misen w Koszmarze partycypacji. Jestem przekonany, że humanistyka, także polska, ma się naprawdę nieźle, a kryzys w sensie krytycznego fermentu, który ją teraz cechuje, jest świadectwem przede wszystkim dynamicznego rozwoju i przemian. Kierowane w jej stronę ostrza krytyki mają co znamienny charakter antynomiczny, a zawęźlają się teraz, jak sądzę, wokół trzech kwestii spornych: społecznej przydatności, nowatorskiej rangi merytorycznej i dyscyplinowego profesjonalizmu. Kwestia pierwsza, społecznej przydatności. Jedni głoszą, że humanistyka powinna podejmować i rozwiązywać przede wszystkim problemy społecznie i cywilizacyjnie istotne, współcześnie, zamiast zamykać się w wieży z kości słoniowej swych anachronicznych, hermetycznych zagadnień. Taki jest chyba sens osławionej uwagi brytyjskiego ministra o brytyjskich mediewistach, a mediewiści, jak wiadomo, są uznawani także w Polsce za kompetencyjną elitę humanistyki, który powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, aby do celów ozdobnych istniało kilku mediewistów, ale państwo
bo nie ma powodu, żeby za nich płacić. Drudzy natomiast argumentują, że odejście humanistyki od misji polegającej na obronie autonomii i prowadzeniu profesjonalnie poprawnych, neutralnych i obiektywnych badań jest przejawem ideologicznej degeneracji tej dziedziny wiedzy. Problemem jest wytłumaczenie jednym, że te pozorne, niepotrzebne badania mają nie tylko poznawcze, ale również społeczne, bywa że formacyjne skutki oraz znaczenie nierzadko stymulujące nowe kierunki refleksji. Problemem jest też przekonanie drugich, że żaden rodzaj autonomicznego izolacjonizmu dziś nie jest możliwy, a faktycznie nie było go i dawniej. Musimy pamiętać, że aby znać teraźniejszość i lepiej pochylać się nad jej problemami, należy także znać przeszłość i umieć poprawnie antycypować przyszłość. Oraz, że humaniści nie muszą koniecznie skończyć na kasach w Biedronce i wysmażając frytki w McDonaldzie. Ich myśl jest aktualna i potrzebna również dzisiaj. Ich myśl jest ponadczasowa, nowatorska i bardzo często inspirująca społecznie, rodząc nowe kierunki badań, nowe doświadczenia, nowe wnioski, które można zastosować do współczesności i można na nich zarabiać. Kwestia druga, merytorycznej rangi narodowej humanistyki. Zdaniem jednych, żeby ją uzyskać, trzeba porzucić poczucie naukowej niższości wynikające już z samego faktu uczenia się od obcych, a mądrzejszych, a zatem, jak to jest interpretowane, imitowania zachodnich wzorów i wglądnąć w siebie, to znaczy sięgnąć do rdzennej narodowej myśli i tradycji, ponieważ tylko dzięki temu będzie możliwe wybicie się na prawdziwą oryginalność. Zdaniem drugich, jednym z powszechnie uznanym miernikiem wartości jest międzynarodowa pozycja narodowej humanistyki, więc trzeba jak najszybciej wejść na tę drogę umiędzynarodowienia. Pierwsi powołują się często na śmiały koncept Aleksandra Kiossewa, którego zdaniem marginalna, prowincjonalna pozycja Europy Środkowo-Wschodniej jest efektem jej samoskolonizowania, to znaczy uznania własnej niższości i gorszości. Niezależnie od inspiratorskich walorów tezy pozwalającej na zidentyfikowanie i ciekawe zinterpretowanie syndromu cech i przyczyn tego stanu rzeczy, pobrzmiewa ona dla mnie chyba niezamierzonym, zaskakującym, resentymentalnym pogłosem rasowych tez o niższości, tu genetycznej i etymologicznej niewolniczej Słowian, i może prowadzić do aktywacji obskuranckiej ksenofobii oraz kultu rodzimej oryginalności w sensie dziwacznej samoswojości, to jest w takim, w jakim mówimy czasem o kimś eufemistycznie, że jest oryginałem. Tymczasem nie ma nic oryginalnego w zamykaniu się na rodzimy rynek naukowy. Należy w celach rozwojowych i w celach innowacyjności wychodzić szerzej na światło dzienne, na kanwę międzynarodową, by być w stanie wejść w debatę bardziej szeroką, bardziej ogólną z innymi badaczami. Skądinąd jakoś nie widać, na przykład, by istniała rdzenna poetyka piastowska, bądź zostały odkryte jagiellońskie studia kulturowe, które przez jakiś rodzaj zawstydzenia własną młodszością kulturową mielibyśmy zatajać. Trudno ukryć, że nauka bardziej rozwinięta, bardziej szeroka istnieje właśnie za granicą, w Stanach Zjednoczonych i w bardziej bogatych, rozwiniętych krajach Europy, które ją finansują, które prowadzą szerzej zakrojone badania. Generalnie rzecz biorąc, nie da się chyba zaprzeczyć, że to, co najbardziej oryginalne w historii zawdzięczaliśmy, tak jak i inni, raczej efektom międzynarodowej wymiany i fuzji, współpracy osób i idei, wymianie myśli, zwłaszcza zaś w naszym przypadku oddziaływaniu niemieckiej humanistyki XIX wieku, co nie oznacza, że jakkolwiek idee nie mają narodowości, to historycy tych idei również ich nie mają. Całkiem przeciwnie, co widać po podręcznikach czy syntezach. Pisane przez anglosasów podręczniki, na przykład do teorii literatury, są zdominowane przez tradycje anglosaskie, przez Francuzów francuskie, Niemców niemieckie, Rosjan rosyjskie, Czechów czeskie. Nie widać powodów, byśmy wpisanych przez Polaków podręcznikach mieli marginalizować czy pomijać polskie
oryginalne osiągnięcia. Drudzy, jak wiadomo, nawołują do umiędzynarodowienia, co w praktyce sprowadza się do nacisku na anglojęzyczne publikacje wyników badań. Nie zważają przy tym na to, że najbardziej nawet profesjonalne siły i środki rzucone na uruchomienie anglojęzycznych, prawdziwie nieanglopodobnych czasopism, powiedzmy Uniwersytetu Posthumanistycznego w Lęborku czy serii wydawniczej Wyższej Szkoły Krajobrazu w Ojcowie, nie doprowadzą bynajmniej, w najmniejszym nawet stopniu, do automatycznego podniesienia się H-indeksu publikacji ich pracowników w światowym obiegu. Tych pierwszych trzeba by przekonać, że odmowa konfrontacji ze światem grozi popadnięciem w nieświadomą wtórność albo głupotę, czy nawet idiotyzm, w etymologicznym znaczeniu niewykształcenia skupienia na sobie i własnej prywatności, niezainteresowania sprawami publicznymi. Tym drugim natomiast warto próbować uprzytomnić, że wejście w nader elitarny obieg światowej widzialności, uwagi, a może nawet lektury czy dyskusji jest procesem zwykle stopniowym i żmudnym oraz obarczonym przypadkowością czy ryzykiem, a przede wszystkim koniecznością poddania się prawom na ogół niepisanym, dyktowanym przez fabryki wiedzy i teorii wielkich centrów zglobalizowanej nauki. Sporo mówi o tym teoria zależności centroperyferyjnych zaadaptowana do nauk społecznych i pochodnie humanistycznych. Kwestia trzecia, dyscyplinowego profesjonalizmu. Najbardziej chyba kłopotliwa, gdyż to w niej kryją się, jak sądzę, rzeczywiste, a nierozwiązane problemy. Dla jednych nowość nowej humanistyki jest zwykłą uzurpacją, jak lubił powtarzać Henryk Markiewicz. Nowe to zwykle dawno zapomniane stare. Zatem przed wszelką próbą użycia tego przymiotnika trzeba najstaranniej przeszukać dostępne zasoby wiedzy, by sprawdzić, czy nic podobnego tam nie powiedziano. A rezultat tej pracy z reguły oczywiście, już choćby dlatego, że każda rzecz do każdej innej może być podobna pod jakimś względem, jest lub może okazać się pozytywny. Dla innych programy nowej humanistyki to rzeczywiste zagrożenie dla zachowania owego profesjonalizmu. Negują one bowiem stabilność i określoność przedmiotu badania, odrębność i jedność metody oraz w ogóle możliwość zbudowania teorii w nowoczesnym rozumieniu naukowej humanistyki, czyli jako usystematyzowanego zespołu ogólnych twierdzeń, wieńczących ostatecznie proces opracowania kompleksu orzeczeń szczegółowych. Tym pierwszym trzeba by powiedzieć po pierwsze, że nie było i nie ma nic bardziej historycznie relatywnego niż nowość, a więc każde użycie takiego określenia ma sens jedynie w określonym kontekście. A po drugie, że cechą, a może i wyznacznikiem intelektualno-kulturowej zmiany jest też rekonfiguracja humanistycznego dziedzictwa. Podobnie jak co dostrzegł Borges, nowy, oryginalny pisarz stwarza swoich prekursorów. Tak też nowe tendencje w humanistyce pozwalają ex post dostrzec protogeniczne, antycypacyjne czy prekursorskie cechy w tendencjach uznanych za historycznie zamknięte czy przebrzmiałe. I ten retroaktywny mechanizm rehierarchizacji i reinterpretacji jest stałą właściwością procesu historycznych przemian myśli humanistycznej. Tym drugim natomiast wypada przyznać, że istotnie sporo jest do zrobienia. Po przebijaniu murów między dyscyplinami oraz między humanistyką a jej środowiskiem doprowadziło do radykalnego poszerzenia pola empirycznego oraz do zastąpienia skończonej całościowej teorii jako wytworu systemowej pracy intelektualnej rodzajem roboczego programu dopiero inicjowanego procesu badawczego, a więc także jej lokalnym, konkretnym praktykowaniem, wyprowadzaniem z praktycznych kazusów czy eksperymentalnymi koncepcjami badań, a nadto do konstytuowania się przedmiotu w procesie badawczym oraz eklektyczności czy hybrydyczności metod. Wszystko to nie sprzyja, rzecz jasna, zagwarantowaniu tożsamości postdyscypliny, obszaru nowohumanistycznych badań, z czego jednak nie wynika w moim przekonaniu, że trzeba je zawiesić do czasu, nim się ten przedmiot świeży, to znaczy teoria, obiekt i metoda, jak figa ucukruje, jak tytuń uleży. Zakresy nowohumanistycznych badań nie są bynajmniej w pełni ustalone ani podzielane, tyleż na świecie, co i w Polsce. Trwają tu dalej w najlepsze merytoryczne i kompetencyjne spory, przemieszczenia metod i problematyk, negocjowania inter- i transdyscyplinarnych współdziałań. Nurt bodaj najsilniejszy, bo też najłatwiejszy do instytucjonalnego uprawomocnienia, tworzy humanistyka cyfrowa, ze względu na potężne nowe media i narzędzia z jej labami, laboratoriami cyfrowych badań humanistycznych, rosnącymi na świecie jak grzyby po deszczu. A u nas rzadziej, ale z tendencją zwyżkową. Drugi nurt, również silny,
silny i wcześnie wykrystalizowany, tworzy humanistyka zaangażowana w sprawy społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, o charakterze krytyczno-emancypacyjnym wobec nowoczesnych założeń neutralności i autonomii. Trzeci nurt zdaje się łączyć różne humanistyczne programy zakładające wykorzystanie wyników i metod, współpracę, a najlepiej także wymianę z przyrodoznawstwem i naukami ścisłymi. Nurt ten często przyjmuje nazwę humanistyki kognitywnej ze względu na znaczenie nauk o poznaniu w tych humanistycznych poszukiwaniach. Do tej krótkiej listy trzech tendencji chciałbym dorzucić jeszcze dwie, które współcześnie rosną w siłę. Byłaby to posthumanistyka, jeśli rozumieć ją dość szeroko jako orientację badającą relacje człowieka ze środowiskiem naturalno-kulturowym, które na niego działa i na które on oddziałuje. Ostatnim zaś czołowym nurtem byłaby natomiast humanistyka artystyczna, jeśli tak niezdarnie można się wyrazić, mieszcząca się tyleż humanistykę wykorzystującą narzędzia i praktyki artystyczne, co sztukę jako opartą na badaniach praktykę kulturową. Wszystkie te nurty, a wymieniłem tylko w swoim subiektywnym mniemaniu najważniejsze, są tymczasem powiązane licznymi kanałami wzajemnych przepływów. Tworzą więc raczej dorzecze, niżli już wykształcone dopływy nowohumanistycznej rzeki. Jednakże, co łatwo zauważyć, ogólna tendencja jest wspólna i wyraźna. Każdy z tych nurtów kładzie mosty w miejsce murów, które wcześniej oddzielały humanistyczną refleksję od A, sfery techniki i technologicznego instrumentarium, B, życia społecznego, polityki, historii, ekonomii, praktyk kulturowych, C, nauk ścisłych, rów wykopany w czasach antypozytywistycznego przełomu dla ochrony autonomii nauk o duchu, D, środowiska przyrodniczego, inna część owego rowu wynoszącego człowieka ponad i poza naturę, E, sztuk pięknych, literatury i innych praktyk artystycznych pojętych wcześniej jako przedmioty badań humanistycznych, a nie ich część składowa. W praktyce rozszerza to rzeczywiście możliwość badań na cały obszar humanistyki w szerokim znaczeniu oraz na jej nowe pograniczne terytoria, wszakże przy braku wyraźnych kryteriów odróżniających ją od innych obszarów badań. Do tej kluczowej kwestii powrócę w zakończeniu, by tymczasem wskazać na niektóre dylematy owych nurtów. Humanistyka cyfrowa to najbardziej dziś rozpoznawalna, a także reprezentatywna marka nowej humanistyki oraz hasło bodaj największej rewolucji w myśleniu o jej zadaniach, ciągle nie dających się przewidzieć możliwościach rozwojowych, a zatem również ciągle podsycanych nowych nadziejach poznawczych. Choć bynajmniej nie stawia sobie celów zastąpienia dotychczasowej specyfiki badawczej humanistyki, to stwarza wrażenie, że z tymi narzędziami zdolna jest do wszystkiego. O tych jej atutach pisano już niemało, toteż tutaj chciałbym zatrzymać się na jej jednak pewnych ograniczeniach, niedostatkach czy niebezpieczeństwach. Są one według mnie trojakiego rodzaju. Pierwsza dotyczy budowania ryzykownej rywalizacji metod jakościowych oraz ilościowych. Postawił tę kwestię na ostrzu swego autobiograficznego manifestu Franco Moretti, gdy wyznał, że zainteresował się możliwościami humanistyki cyfrowej i jej big data. Kiedy zauważył, że po dziesięcioleciach zajmowania się europejską powieścią, poznał kilkanaście procent produkcji powieściowej interesującego go okresu i zakresu, więc budowane przez niego i innych wszystkich historyków literatury uogólnienia czy syntezy były całkowicie nieuprawnione. To spostrzeżenie jest wiele warte, ma w sobie coś z odkrycia wielkiego przeoczenia. Kiedy jednak damy już upust swemu zachwytowi dla bystrości autora i przezwyciężymy moment zawstydzenia własną ślepotą, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście są to rywalizujące ze sobą strategie badawcze i czy aby na pewno jedno warto zastępować drugim. Scjentystyczne dążenie do posiadania wiedzy pełnej i neutralnego, pozbawionego wartościowania jej opisu, nigdy nie było przecież pierwszoplanowym celem humanistyki. Nie rozwijam tego wątku szerzej. Zauważę tylko, że niezależnie od tych wątpliwości są to programy, które pozwalają zadawać korpusowi przedmiotowemu inne niż dotąd pytania i uzyskiwać inne, istotne, nowe, niekiedy fascynująco inspirujące odpowiedzi. Wątpliwość druga dotyczy promowania owego mitu wiedzy pełnej, obiektywnej, neutralnej, uzyskiwanej dzięki cyfrowym metodom ilościowym. Mit ten maskuje przecież bardzo daleko posunięte procesy selekcji, schematyzacji oraz homogenizacji włączanego w badania materiału. Nie wszystko podlega badaniu, tylko to, co uda się zdigitalizować, a co nie wchodzi do bazy danych, przestaje istnieć. To jest
być środowiskowo widzialne. A z tego zaś, co zdigitalizowane, dodatkowe kryteria selekcjonują poddany obliczeniom materiał. Jest on na koniec rozpatrywany w silnie zhomogenizowanej postaci, która przechodzi do porządku nie tylko nad specyfiką poszczególnych egzemplarzy, ale też samych gatunków. Przykładowo, badania nad powieścią w praktyce mogą uwzględniać jej cechy etykietalne, na przykład powieść w podtytule oraz repertuar cech typu idealnego nierzeczywistego. Tak więc nie dowiemy się z tych badań nie tylko tego, że na przykład utwór pod tytułem literatura, powieść jest połączeniem konwencji powieściowych, testymonialno-autobiograficznych, eseistycznych, autotematyczno-metaliterackich, ale też, że sam ten gatunek ma charakter hybrydyczny. Jak zauważył Latour, duch scjentystycznej nowoczesności, utajony w humanistyce cyfrowej, promuje mit czystych gatunków. Oczywiście cyfrowi humaniści doskonale o tym wiedzą, zadają więc przede wszystkim takie pytania dotyczące na przykład cech metrycznych, stylistycznych, dyfuzyjnej wędrówki schematów fabularnych, tematów czy fabuł, których humanistyka jakościowa nie zadawała bądź na które nie znajdowała odpowiedzi. Trzeci problem wiąże się z konsekwencjami rewolucyjnych przeobrażeń pola i metod badawczych. Ekstrapolując praktyki humanistyki cyfrowej do skrajnej postaci, można powiedzieć, że prowadzi ona do zastąpienia badań tekstów literackich i kulturowych opracowaniem danych big data, teorii aplikacjami technologicznych programów interpretacji, wizualizacją, modelowaniem, asymulacją, a więc formami opisu, zainteresowania tym, co jednostkowe, oryginalne, wartościonośne i wartościotwórcze, statystyczną analizą makrotendencji, sygnalizując dyskusyjne, przynajmniej dla mnie, konsekwencje tych przeobrażeń. Nie zamierzam w każdym razie do tego, by bronić jakiegoś dotychczasowego modus vivendi między metodami jakościowymi i ilościowymi. Raczej przeciwnie. Chodzi o dążenie do tego, by szukać sposobów, dzięki którym metody ilościowe mogłyby prowadzić do istotnych rezultatów jakościowych, a jakościowe by potrafiły legitymizować swe argumentacje i wnioski nowymi ilościowymi możliwościami opisowo-analitycznymi. Humanistyka zaangażowana dała się poznać równie wcześnie swą zmasowaną interwencją w środowisko społeczne i mentalne, nastawieniem na zmianę status quo istniejących społecznych podziałów, hierarchii, uprzywilejowań i stygmatyzacji, a generalnie charakterem subwersywno-emancypacyjnym. Warto też zauważyć, że początkowy prymat inspiracji lewicowych orientacji światopoglądowych dziś zrównoważył się udziałem wkładem stanowisk liberalnych, konserwatywnych czy nawet religijno-teologicznych. Pokazuje to m.in. piąte wydanie reprezentatywnego podręcznika z tego zakresu The New Humanities Reader z 2015 roku, które stanowi dobry wgląd w topografię tematyczną i metodyczną tych badań. Nie przedstawiają się one jako nowy obszar wiedzy, lecz jako humanistyczny ludzki wymiar wiedzy w ogóle. Nie proponują nowej systemowej analizy ludzkiego świata, lecz raczej konstelacyjną różnorodność studiów przypadków, które ukazują związki między różnymi sposobami myślenia, metodami, polami wiedzy, uczą, uczyć mają kreatywnej lektury angażującej nie tylko wiedzę, ale też doświadczenie oraz inwencję i wyobraźnię odbiorcy. Zachęcają do rozwijania wiedzy jak umiejętności technicznych i narzędziowych, radzenia sobie w sytuacjach ryzyka eksperymentalnych, krytyczności wobec pewników i dogmatów, do sprawczej partycypacji w rzeczywistości kulturowej, społecznej czy politycznej. Zapewne nie jest to nic specjalnie nowego, a raczej odnowienie XIX-wiecznego wzoru kompetencji kulturowej, kultury jako praktyki formacyjnej, a raczej przymiotu jednostki, jak to określał Stanisław Pietraszko, niż przedmiotu badań. Ale nie można też powiedzieć, by nie była to dziś sprawa na nowo aktualna i ważna. Na tym polu widać najwyraźniej, że aplikatywność nowej humanistyki, jak humanistyki po prostu, oznacza przede wszystkim zdolność do przewietrzenia i przemeblowania głów jednostek i zbiorowości, tyleż w sferze idei, co postaw, zachowań, sprawczych działań, emocjonalnej wrażliwości. I niewątpliwie najlepsze książki, spektakle artystyczne, działania, także polskich autorów, taki aplikatywny wpływ na odbiorców osiągają. Humanistyka kognitywna, jakkolwiek najbardziej otwarta na idee, metody i wyniki badań nauk przyrodniczych, zwłaszcza o życiu i umyśle, jest też, o ile mogę sądzić, relatywnie w najbardziej nierównoprawnym z nimi położeniu.
wrażeniu. Zdarza się bowiem w praktycznych próbach współpracy z twardym stanowiskiem przedmiotowym i metodologicznym tych twardych nauk. Mimo całej demokratycznej, koncyliacyjnej i ekumenicznej ideologii, którą ta współpraca bywa otaczana. Można powiedzieć, że jesteśmy w tym obszarze ciągle jeszcze w stadium kapitalizmu monopolistycznego, jak u Forda, gdzie klient mógł wybrać każdy kolor samochodu pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Tak i relacje ze ściślakami, jak ich humaniści przezywają, są na co dzień determinowane przez twarde przekonania o ich monopolu na wiedzę ścisłą, pewną i pełną. Pomoc, która nadchodzi ze strony etnologów, socjologów i filozofów nauki Latoura, Knorcettiny i innych ukazujących subiektywne, mentalne, społeczne, kulturowe, polityczne uwarunkowania, czysto naukowych, na pozór badań laboratoryjnych, napawa nadzieją na dalszą, jednak dopiero metę. Dostarcza tymczasem inspiracji, a także narzędzi budowania takich pomostów rzeczywistej wymiany, punktów widzenia czy współpracy. Otwarcie nowego rozdziału rzeczywistej współpracy wydaje się wszakże możliwe dopiero po wypracowaniu wspólnego pola badań, na którym zainteresowania problemowe i punkty widzenia humanistyczne i kognitywne mogłyby się spotykać i negocjować swoje racje. Niewykluczone, że taką stymulującą rolę może odegrać kategoria ucieleśnionego umysłu, obecna zresztą od dawna w badaniach lingwistycznych i antropologicznych, przynajmniej jeśli sądzić o tym po publikacji przełomowego może tomu The Cognitive Humanities Embodied Mind in Literature and Culture. Posthumanistyka z kolei budzi chyba dziś największe spory ideowe, światopoglądowe, filozoficzne, co zdaje się wskazywać na wagę podejmowanych zagadnień oraz jej rosnące znaczenie dla humanistyki w ogóle. Studia nad rzeczami, materialnością, środowiskiem przyrodniczym, światem roślinnym i zwierzętami, rozwijane w jej ramach od rozmaitych stron, dochodzą do granic, opukują trwałość bariery antropologicznej oraz możliwości poszerzenia obszaru antropologicznego poznania. Ze swej strony idę tu za dwiema inspirującymi dla mnie wskazówkami. Jedną zawdzięczam Robertowi Esposito, który zauważył, że zarówno u Heideggera w jego liście o humanizmie, jak i u Sartra w jego Egzystencjalizm jest humanizmem, oba teksty z 1946 roku, w ich przełomowych studiach jeszcze żadne z początkowych filozoficznych założeń, odrzucenie biologicznego pojęcia natury ludzkiej, absolutnie przeciwstawienie człowieka innym gatunkom żyjącym, niedocenienie ciała jako pierwotnego wymiaru egzystencji nie zostaje rzeczywiście poddane dyskusji. A dyskusja nad tymi problemami stała się właśnie udziałem refleksji posthumanistycznej. Druga inspirująca wskazówka pojawia się u Latoura, który zauważył, że stoimy nie tylko w obliczu ryzyka przegapienia wszystkiego, co interesujące w bytach, na które natyka się antropologia osobliwie zwana kulturową lub społeczną. Ale nadto ryzykujemy również i to, że nie oddamy nawet sprawiedliwości temu czemuś, co jeszcze dziwniej określa się jako materialność, którą uczyniono tamtą stroną, zgłębianą podobno przez antropologię fizyczną. Niezależnie od etymologii, nie ma żadnego powodu, by antropologia pozostawała antropocentryczna. Oznacza to jedynie tyle, że dyscyplina ta jest szczególnie zainteresowana pewnymi punktami styku, tych czynników sprawczych, agencies, oraz pewnymi figurami historycznymi kojarzonymi z określeniem człowieczeństwo. Ryzykując karykaturalne uproszczenie, powiedziałbym, że posthumanistyka rozpatruje człowieka w środowisku kulturonatury, zwrotnego sprzężenia między kulturą i naturą, historią i przyrodą, tym co społeczne i tym co biologiczne. W tym kontekście po pierwsze sam człowiek ujmowany jest jako hybryda w typie zwierzoczłeko-upiora, że posłużę się znowu aktualnym literackim wynalazkiem pojęciowym Konwickiego. Psychocielesnej istoty owładniętej przez zmory przeszłości, widma przyszłości oraz fantazmaty pragnień i afektywnych pobudzeń, a nie jako ów sławny ongiś Monsieur Test, figura wykreowana przez Paula Valeriego. Czysty intelekt, samowładny pan swego losu i władca stworzenia, lokowany ponad i poza środowiskiem biologiczno-przyrodniczo-materialnym. A po drugie i człowiek i kultura nie mogą być już sytuowani na zewnątrz i w opozycji do natury, lecz suplementarnie
komplementarnie w środowisku wzajemnie sprawczej partycypacji. Ostatni nurt, na który chcę zwrócić uwagę, tworzą badania oparte na sztuce, posługujące się sztuką art-based research, które znajdują swe dopełnienie w wykorzystaniu badań humanistycznych przez sztukę, zwłaszcza sztukę tak zwanego nurtu krytycznego. Funkcją tego niezbyt fortunnego określenia humanistyka artystyczna jest wskazanie na wzajemne związki między tymi dziedzinami nauk, praktyk poznawczo-kulturowych. Badania posługujące się sztuką mają 20-paroletnią tradycję, a w Polsce rozwijają się bardziej systematycznie i świadomie chyba dopiero od kilku lat. I pomału emancypują ze środowiska humanistyki zaangażowanej. Łączą bowiem podejścia wynikające z zaangażowania w społeczne problemy z ujęciami nauk społecznych, to znaczy zorientowanych na działanie oraz różnymi formami artystycznymi, narracyjnymi, performatywnymi, wizualnymi. Artystyczny eksperyment zostaje tu potraktowany jako jeden ze sposobów konstruowania humanistycznego poznania i to takiego, które wykracza poza granice języka i pojęciowej racjonalności. Badania oparte na sztuce zmierzają w ten sposób do poszerzenia granic poznania oraz wiedzy o ludzkich zdolnościach, funkcjach i formach pojmowania, a także sposobach formowania tożsamości, postaw sprawczego działania, struktury odczuwania, afektywnego podłoża, więzi wspólnotowych, etc. Klasyczne, ważne, inspirujące prace Suzanne Langer, co podkreślam z satysfakcją, doczekały się tu wreszcie należnej im uwagi, interpretacji i uznania. W kontekście tak zarysowanej, bardzo subiektywnej topografii ważniejszych nowohumanistycznych stanowisk chciałbym krótko rozważyć przypadek ewolucji refleksji teoretyczno-literackiej, której jeden z nurtów pilotowałem. Chodzi o KTL, kulturową teorię literatury, stanowiącą parę lat temu zespołową propozycję na okres przejściowy między stadium dojrzałości nowoczesnej teorii literatury, a rodzącymi się wówczas współczesnymi jej mutacjami, wcieleniami i metamorfozami. Najlepszą okazją do rozważenia tej dojrzałej fazy strukturalnego myślenia o teorii literatury jest lektura słownikowej definicji opracowanej przez Janusza Sławińskiego, w której pierwszym zdaniu czytamy, że jest to gałąź nauki o literaturze obejmująca dociekania nad prawidłowościami strukturalnymi i ewolucyjnymi literatury jako odrębnej dziedziny aktywności humanistycznej, ogólnymi właściwościami dzieł literackich i ich typologicznym zróżnicowaniem, w pełnym zakresie także nad mechanizmami procesu twórczego i odbioru dzieł literackich. Definicja ta, choć posługuje się jednym z ulubionych elastycznych określeń Sławińskiego, dociekania, jest popisem myśli systemowej i systematycznej. Systemami bądź systemoidami są dzieło, gatunek, konwencje, literatura jako system norm żyjących w historii, teoria literatury i jako całość nadrzędna nauka o literaturze. W jej gmachu wszystkie normatywne porządki mają swoje miejsce, od elementarnych, typowych jednostek językowo-konstrukcyjnych po tradycję literacką oraz kierunki i szkoły badawcze. Tak pojęta teoria literatury jest uogólnieniem i schematyzacją cząstkowych opracowań zadań badawczych. Wypracowuje kategorie, które porządkują te badania poszczególne i włączają je w spójny kompleks wiedzy o literaturze. Zauważmy to typowe dla Sławińskiego retoryczne poluźnienie gorsetu pozytywistycznego z ducha modelu naukowości od systemowej nauki o literaturze do spójnego kompleksu wiedzy o literaturze. Tak pojęta teoria literatury nie straciła, można powiedzieć, nic ze swojej wartości, tyle że wartość ta stawała się coraz bardziej historyczna. Dalej może być i była uprawiana, na przykład główne teoretyczne i metodologiczne ujęcia studiów kulturowych przejęły większość strukturalistycznych założeń tej teorii badawczej. Problem podstawowy leży chyba w tym, że pytania dotyczące zasadniczo wewnętrznego uporządkowania literatury, na które mogła dać odpowiedzi, przestały być uznawane za ważne czy interesujące. Zastanówmy się, jak często na przykład pisze się dziś i czyta prace o strukturze narracyjnej, relacji między fabułą i sjużetem, narratorem i bohaterem, przestrzenią i czasem, opisem i opowiadaniem, etc. To też sam, kiedy próbowałem dać definicję słownikową teorii literatury w 2000 roku, chciałem uszanować ten historyczny, w obu znaczeniach tego słowa, status tej kategorii oraz tej koncepcji uprawiania teorii w racjonalnym i systemowym duchu nowoczesności. Pisząc w pierwszym zdaniu, że
że jest to dział wiedzy o literaturze obejmujący usystematyzowany zespół ogólnych twierdzeń o istocie, odmianach, prawidłowościach strukturalnych i ewolucyjnych literatury. Tak pojmowana, nie mogła dać siłą rzeczy odpowiedzi na pytania, po co ludzie piszą i czytają literaturę oraz co w niej jest takiego. Mimo sterylności, ogólności, schematyczności i strukturalnych kategorii, co sprawia, że te zadania i potrzeby egzystencjalne, światopoglądowe, społeczne przecież skutecznie spełnia. Oczywiście można argumentować, że te pytania nie były bynajmniej nieznane, ale że uznano je za nieprofesjonalne czy niespełniające standardów naukowości nowoczesnej teorii literatury. Rzecz jednak w tym, że poglądy na ten temat, a w rezultacie również formuła i charakter zadań poznawczych, istotnie się zmieniły. Pomysł kulturowej teorii literatury wydawał się obiecującym projektem badań nad tymi kwestiami. Przede wszystkim dlatego, że miał obejmować zarówno kulturowe, w szerokim rozumieniu, wymiary tekstów literackich, jak i kulturowe, nie tylko normatywnie literaturoznawcze, sposoby ich czytania i analizowania. Od początku nie zakładał jednak, bo nie mógł i nie chciał, podtrzymywania naukowego statusu teorii jako wytworu racjonalnej myśli systemowej i systematyzującej. Teoriami były tu różnorodne studia i zwroty, a więc raczej koncepty badawcze rozwijające się z kluczowych pojęć takich jak gender, postkolonializm, pamięć, performance, afekt i tym podobne. Teorie in statu nascendi, teorie w procesie, praktykowania teorii, które stanowiły raczej projekty inicjowanych programów badawczych niżli finalne wytwory systemowego ujęcia danej dziedziny przedmiotowej. Na Zachodzie był to zresztą czas wygasania literackich teorii, potem teorii bezprzymiotnikowej i bezprzydawkowej, jak w znanym ujęciu Jonathana Kalera, a jeszcze później po prostu studiów literacko-kulturowych, w ramach których teoria przestaje już pełnić funkcję naczelnej kategorii operacyjnej, jak myślę, właśnie z powodu zmiany zakresu i funkcji tej formuły działalności badawczej. Sądzę dzisiaj, że niezależnie od ekscentryczności czy nawet dziwaczności nazwy, ponieważ można argumentować albo teoria literatury, albo kulturowa teoria czy studia kulturowa teoria literatury, miała rację bytu, była potrzebna, a poza tym była właśnie nurtem ekwiwalentnym w stosunku do owych studiów literacko-kulturowych. Instytucjonalną formułę nadały im dla przykładu w USA wielokrotnie wznawiane podręczniki Roberta Dale i Parkera, a w Europie niedawno opublikowane opracowanie Naomi Siegel i Danieli Kolewej pod tytułem From Literature to Cultural Literacy. Szczególnie ten ostatni tom wydaje się wart krótkiego komentarza i ze względu na kategorię kulturowej piśmienności i z uwagi na sformułowany tam program, a raczej wyrażoną wolę sprofilowania przedmiotowego i metodologicznego prowadzonych współcześnie badań. Ta pierwsza urasta dziś do roli nadrzędnego pojęcia parasola w humanistyce, o znaczeniach i funkcjach oddalających się zdecydowanie od filologicznej pojętej piśmienności, na przykład w opozycji do oralności, co było zresztą widać już dawno w tradycji amerykańskiej, choćby w tytule bestselleru sprzed lat wybitnego badacza literatury Hirsha, Cultural Literacy, What Every American Needs to Know, kulturowa piśmienność, co każdy Amerykanin wiedzieć powinien. Chodzi tu więc przede wszystkim o rodzaj kulturowej kompetencji, ogłady czy obycia, jak dawniej mówią, a więc wiedzy jak, nie wiedzy że, wedle dawnego rozróżnienia Gilberta Ryla, pozwalającej na sprawne i skuteczne funkcjonowanie w społeczeństwie i współczesnej kulturze, również technologicznej. Ten drugi zaś motyw wydaje się podjęciem kluczowego zadania, jakim jest próba tożsamościowego sprecyzowania, dookreślenia, sprofesjonalizowania współczesnych badań humanistycznych zajmujących się nieomal niczym nieograniczoną różnorodnością przedmiotów i problemów w sposób na pozór skrajnie hybrydyczny, pozbawiony wszelkiej jednorodności czy odrębności metodologicznej. Propozycja ta tymczasem dotyczy wyodrębnienia czterech kluczowych kategorii, mających ukierunkowywać, a może i modelować prowadzone studia literacko-kulturowe, a mianowicie tekstualności, fikcjonalności, retoryczności i historyczności. Uważam, że jest to dobry kierunek, wart z pewnością rozwinięcia, uszczegółowienia, krytycznego sprawdzenia, jego operacyjnych możliwości, choć jesteśmy tu na samym początku drogi. Ze swej strony próbuję iść drogą nieco inną, ale tylko nieco inną. Od kilku lat bowiem zaczynam wykład o
KTL od wyjaśnienia, że tytułowy akronim zachowuje pełną ważność, natomiast jego zakres i teoretyczno-metodologiczna zawartość pomału się zmieniają. Mianowicie od kulturowej teorii literatury do kulturowych tekstów literatury. Tym trzem ostatnim słowom chciałbym poświęcić krótkie wyjaśnienia. Po pierwsze, uważam, że mamy pełne prawo zajmować się dalej tekstami, oczywiście w węższym i szerszym znaczeniu i bez ograniczania się wyłącznie do tekstów zwanych literackimi. I ze względu na gigantyczną profuzję oraz niesłabnącą rolę różnego, w tym zupełnie nowego rodzaju produkcji tekstowej, oralnej i piśmiennej we współczesnej cyberkulturze, życiu publicznym i codziennym. I z uwagi na to, że inne praktyki wizualne, dźwiękowe, działaniowe, performatywne nabierają statusu tekstów kulturowych, tu w opozycji do naturalnych przedmiotów będących obiektami badań nauk ścisłych i przyrodniczych przez to, że są semiotycznie zorganizowanymi obiektami i praktykami znaczącymi. Po drugie zatem ich znaczenia trzeba by pojmować wyraźnie szerzej niż tylko jako pojęciową treść, zawartość wyrażeń językowych. I to zarówno w odniesieniu do tekstów językowych, jak i kulturowych, pozajęzykowych. Nawiązując do uwag poczynionych gdzie indziej, powiedziałbym tak. Jeśli zachować rozumienie interpretacji jako intelektualnej procedury przypisywania znaczenia niezrozumiałym miejscom tekstu w rezultacie zidentyfikowania kontekstu, w obrębie którego zyskują one sens budujący semantyczny porządek całości, to poza nią pozostają co najmniej dwa obszary istotnych znaczeń. Pierwszy obejmuje prejęzykowe i prepojęciowe odczucia znaczenia o charakterze emergentnym, bezwiednym, samowzbudnym, wynikające z naszego udziału w doświadczeniowej wspólnocie, w której znajdują się też owe teksty, praktyki, zachowania. Drugi zaś postpojęciowe efekty cielesne, afektywno-doznaniowe siły oddziaływania transmisji tych prepojęciowych, pozapojęciowych i pojęciowych znaczeń. Potocznie przecież wszystkie je nazywamy znaczeniami, kiedy mówimy o czymś, jakimś zachowaniu, postawie, wydarzeniu, że wiemy, o co chodzi, że jest, że coś nam mówi, chce powiedzieć, że ma znaczenie, że coś mamy na myśli, że jest dane do zrozumienia. Można by powiedzieć, że owo pojęciowe znaczenie jest otoczone, przeniknięte, pobudzane przez znaczenia pozapojęciowe, które też może pobudzać. Ale pewnie trafniej byłoby rzec, że faktycznie mamy do czynienia ze znaczeniem ucieleśnionym, hybrydycznym w swoim charakterze, a rozciągającym się od znaczenia ciała przez wspólnotowo podzielane znaczenia ciała społecznego po znaczenia wpisane w środowisko kultura natury, a pobudzane przez affordancję, określenie Jamesa Gibsona, ekosystemu tu rozumiane jako swego rodzaju znaczeniowe oferty, sygnalizowane w relacjach z nami przez środowisko. Dwa proste przykłady przybliżą nam nadzieję tę nazbyt skrótową charakterystykę. Pierwszy, kiedy Charles Baudelaire rozpoczyna swój sławny spleen nie mniej sławną frazą, kiedy niebo jak ciężka z ołowiu pokrywa, w przykładzie Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, to robi naraz trzy rzeczy, co najmniej. Po pierwsze, wynajduje obrazowe określenie na pozostające dotąd bez tak sugestywnej wyobrażeniowo formuły doświadczenie psychicznego przygnębienia, depresji, melancholii, określenie nowe, acz aktywujące wcześniejsze tradycje, na przykład średniowieczne wyobrażenia nieba jako sklepienia, a nie otwartego niczym nieograniczonego przestworu, jak na przykład u Szymborskiej. Po drugie, pojęciowo dookreśla znaczenie tego obrazu, poczucie przytłoczenia człowieka jakby przygniecionego ciężarem wielkiej ołowianej pokrywy. Po trzecie, siła oddziaływania tego obrazu przejmowanego przez licznych czytelników na własny użytek, przyczyniła się niewątpliwie do popularności całego utworu, a odegrała też inspiratorską rolę, wpływając na twórczość wielu innych pisarzy przełomu XIX i XX wieku, u nas zwłaszcza poetów tworzących dekadenckie krajobrazy duszy. Przykład drugi, kiedy Joanna Rajkowska stworzyła Pozdrowienia z Alei Jerozolimskiej, czyli palmę na rondzie de Gaulle'a w Warszawie, to również zrobiła trzy rzeczy, co najmniej. Pierwsze, aktywowała poczucie bliskości,
tożsamości, rodzaj więzi afektywno-doświadczeniowej między społecznościami i narodami, Polakami i Żydami, onkiś sąsiedzkimi, a dziś odizolowanymi, przestrzennie, czasowo, barierą śmierci, traum pamięci, mentalnych konfliktów, etc. Uczyniła to estetycznie łagodnymi, w tym sensie neutralnymi politycznie środkami plastycznego gestu, instalacją owej palmy, za sprawą której sztuczna imitacja naturalnego elementu pejzażu izraelskiego ewokuje złożone konteksty kulturowe, a także historyczną motywację na pozór arbitralnej nazwy ulicy. Gest podobnego rodzaju wykonał potem dużo intensywniejszymi środkami Rafał Betlejewski w Tęsknię za tobą, Żydzie. Po drugie, pojęciowa formuła pocztówkowego pozdrowienia buduje na poziomie dyskursywnego przekazu przyjazny typ komunikacyjnej relacji na odległość i można powiedzieć stabilizuje performatywnie tę relację jako przyjazną na odległość. Po trzecie, siła oddziaływania tego gestu, który był też nader udaną interwencją w społeczną wrażliwość i mentalność, zainicjowała bardzo bogatą historię funkcjonowania palmy w życiu miasta i jego mieszkańców, w toku której nabrała cech kulturowego palimpsetu oraz węzła skonfliktowanych polityk pamięci. Ta z pewnością nazbyt upraszczająca charakterystyka miała służyć jedynie potrzebie unaocznienia konieczności rozszerzenia pola i postaci semantycznej aktywności tekstów kulturowych, które ogarnąć musi ich lektura. Pojęcie czytania lektury może, jak sądzę, pełnić dziś funkcję metakategorii analitycznej ze względu na swoje cechy obecne zresztą i w potocznym użyciu. Akcentuje procesualność, a nie rezultat, cząstkowość czy aspektowość, niefinalność czy pełnię, aktywność podmiotu jako warunek aktywowania znaczenia, partycypację, niekontemplację czy obserwację, relacyjny oraz interakcyjny charakter znaczenia, a nie znaczenie jako określonego sensu zdeponowanego w danym miejscu, ukrytego w tekście. A przede wszystkim podkreśla usytuowanie i podmiotu, i tekstu w tej samej przestrzeni i w tych samych rolach czynników sprawczych, uczestniczących w tej samej wewnętrznej przestrzeni rzeczywistości kulturowej, a nie sytuowanych po przeciwstawnych stronach poznawczej barykady. Czytanie, lektura jako proces mediacyjnej organizacji związków między tymi podmioto-przedmiotami staje się nosicielem znaczenia oraz medium partycypacyjnego poznania kulturowego. I na koniec czytanie, lektura może, a nawet powinno być traktowane jako kwintesencja czy ucieleśnienie, testowanie w empirycznym działaniu literaturoznawczych kompetencji wyposażających w narzędzia do rozwiązywania najbardziej złożonych zagadek tekstów kulturowych, wiedzy jak radzić sobie w świecie znaczeń kulturonatury, w którym notabene tradycje semiotyki i kultury z pewnością są aktywnie obecne. Z tym wszystkim sygnalizowany tu status tekstu kulturowego, charakter ucieleśnionego znaczenia, koncepcja czytania, lektury, to oczywiście dopiero pierwsze wskazówki określające punkt wyjścia pożądanego projektu metodologicznego. Nakreślonych wyżej na prędce pięć głównych wariantów rozwojowych nowej humanistyki to jedynie próba roboczej topografii stanowisk, wokół których zaczynają się stopniowo koncentrować. Na to przynajmniej wychodzi z tej analizy liczne studia i zwroty pleniące i rozrastające się tak obficie w ostatnim ćwierćwieczu. Mimo całej odmienności, różnokierunkowości, celów i strategii, mają one uderzające cechy wspólne, łącznie z osobno charakteryzowanym nurtem badań literacko-kulturowych, czyli KTL, czemu na koniec chciałbym poświęcić uwagę. Jest ich sporo, tu jednak tylko o trzech bodaj najważniejszych. Świat nowej humanistyki to po pierwsze i przede wszystkim świat immanencji, rzeczywistość partycypacji, poznawania od wewnątrz, poznania uczestniczącego. Widać to dobrze w każdym z wariantów. Humanistyka cyfrowa pracuje w kulturze uczestnictwa. Humanistyka zaangażowana jest formą interwencji, niekiedy nawet dość inwazyjnego poruszenia spetryfikowanych postaw, przedsądów, zachowań danej wspólnoty czy zbiorowości. Humanistykę kognitywną charakteryzuje partycypacyjna pozycja podmiotu jako podmiotu w środowisku, posthumanistykę ekosystem kultura natury, jako uniwersum podmiotowej aktywności.
humanistykę artystyczną, inkluzja sztuki jako narzędzia i medium twórczego poznania. Tę specyfikę nowohumanistycznego poznania sformułowała najradykalniej Kirsten Hastrup, stwierdzając: nie możemy w żaden sposób dotrzeć do rzeczywistości, jeśli nie staniemy się jej częścią. Słychać tu niewątpliwie pogłos niczeańskiej proklamacji performatywnego, jakbyśmy dziś powiedzieli, poznania. Prawdy się nie poznaje, prawdą się jest, oraz jego prognozy zastąpienia obiektywizmu perspektywizmem. Generalnie rzecz biorąc zaś, mamy do czynienia z wyraźnym przeciwstawieniem się nowoczesnemu i neopozytywistycznemu ideałowi poznania, jako dokonanego z metajęzykowej perspektywy zewnętrznego oglądu bezstronnie, neutralnie, obiektywnie postrzeganych rzeczy, istniejących uprzednio i niezależnie od aktu poznania. Rozwijanie humanistycznych badań warunkowanych tą ontologiczno-epistemologiczną specyfiką, to niewątpliwie w dużej mierze nowe oraz atrakcyjne poznawczo zadanie. Ta kultura partycypacji, w którą, zdaje się, weszliśmy, ma też swoje konsekwencje. Uwrażliwia na rozmaite formy, także bez jednego udziału, na dwuznaczność pozycji świadka, biernego widza, stymulując, jak sądzę, między innymi współczesną refleksję nad historycznymi przejawami pozycji bystandera w czasach zagłady, na trudność, jeśli w ogóle możliwość, obsadzenia się w roli niezaangażowanego obserwatora. Ma ona także swe niewygody, czy nawet niebezpieczeństwa, jakimi są poczucie uwięzienia w immanencji i niedostępność metajęzykowej pozycji poznawczej, umożliwiającej przyjęcie holistycznej perspektywy i bezstronnego dystansu oraz urzeczywistniającej zdolność do transcendowania wszelkich uwarunkowań sytuacyjnych. Stąd być może zresztą bierze się nowa atrakcyjność alternatywnych koncepcji, nawiązujących na przykład bezpośrednio do tradycji kantowskiej. Drugą uderzającą cechą jest prymat wiedzy jak, narzędzi sprawności kompetencyjnych, widoczny również w każdym właściwie z nurtów nowohumanistycznych badań. Zapewne najbardziej to wyraźne w humanistyce cyfrowej, która manifestacyjnie podkreśla ten swój instrumentalny charakter jako zespół nowych, potężnych narzędzi potencjalnie zdolnych do wszystkiego, a tymczasem poszukujących godnych siebie wyzwań i zadań. Niemniej to wyeksponowane w badaniach nad kulturową piśmiennością, które wprost definiują się w kategoriach kompetencyjnych sprawności nowego rodzaju cywilizacyjnej ogłady, która winna być dziś przymiotem każdej jednostki. Współczesny prymat czytania, lektury oraz teorii jako konceptu inicjującego pewien proces i projekt badawczy to również efekt odejścia od standardów teorii nowoczesnej z jej naciskiem na podsumowującą wyniki szczegółowe, sfinalizowaną i usystematyzowaną wiedzę ogólną, a więc propozycjonalną, pojęciową wiedzę, że. Jak rozumiem, nie chodzi o zastąpienie jednej przez drugą, raczej o próbę wyprowadzenia celów, w tym nowych zadań badawczych ze środków, nowych narzędzi ujęć konceptów, a nie o dobieranie czy podporządkowanie owych środków arbitralnie ustanowionym doktrynalnym celom, bowiem to właśnie owe próbne koncepty teoretyczne, badawcze, hipotezy stwarzają możliwość pozyskania rzeczywiście nowej wiedzy przedmiotowej, a nie ekstrapolacji obowiązującej teorii naczelnej na kolejne obszary. I w tej właśnie postaci przejawia się ta cecha najdobitniej w pozostałych nurtach nowej humanistyki, zaangażowanej, kognitywnej, artystycznej oraz posthumanistyki. Wreszcie ostatni zespół powinowactw, zainteresowanie procesem raczej niż jego rezultatami czy esencjalnymi własnościami niezmiennych obiektów. Procesem twórczym, odbiorczym, procesem zmiany praktykami, raczej niż teoriami w starym stylu, czynnościową stroną kulturowej i społecznej rzeczywistości jako niezbędnie równoważną dla trwania i rozwoju człowieka i kultury. Stąd koncentracja na badaniach procesów dyfuzji i obiegów kulturowych elementów w laboratoriach humanistyki cyfrowej, na programach interwencyjnych i badaniach społecznej aktywności czy zmiany w humanistyce zaangażowanej, na wzajemnych oddziaływaniach człowieka i środowiska, w tym środowiska kulturonatury, w humanistyce kognitywnej i posthumanistyce, na posługiwaniu się sztuką jako performatywną praktyką kulturową w humanistyce artystycznej. Stąd również naturalne rozszerzanie tak ukierunkowanych badań na problematykę twórczości, kreatywności, nowości czy też innowacyjności, które o wywołanych przez te procesy zmianach w dotychczasowych stanach rzeczy ex post zaświadczają. Z tej perspektywy nawet to, co
było widziane jako synonim jedności i tożsamości, człowiek i kultura, ukazuje swoje procesualne, zmienne, hybrydyczne, kreatywne, czasownikowe oblicze. Pozwolę sobie zakończyć anegdotą, trochę z własnego podwórka. Interesując się tą problematyką, przygotowałem wykład i byłem bardzo zadowolony z wymyślonego przez siebie tytułu dla niego Kultura jako czasownik, który wygłosiłem w maju 2014 roku w ramach Copernicus Festival. Satysfakcja z własnej oryginalności i inwencji nie trwała jednak długo. Na początku 2015 ukazał się często tu przywoływany tom Kolokwia antropologiczne, w którym znalazł się tekst wykładu Tima Ingolda pod tytułem Human is a verb, przetłumaczony przez Ewę Klejkot jako człowieczyć to czasownik. Skrócony przekład tego tekstu ukazał się wcześniej pod koniec 2014 w autoportrecie pod jeszcze bardziej podobnym do mojego tytułem Człowiek to czasownik. Nie przywołuję tego przykładu po to, by się chwalić pierwszeństwem, to zresztą nie byłaby prawda. Ingold wygłosił swój wykład nieco wcześniej niż ja, a jako chętny czytelnik pism tego bardzo cenionego przeze mnie antropologa wiem, że wcześniej zajmował się m.in. kategorią improwizacji kulturowej, którą tę problematykę już trochę zagarniała. Traktuję, i dlatego tu przywołuję to doświadczenie jako ewidentne dla mnie przynajmniej świadectwo zachodzenia faktycznej, teoretyczno-metodologicznej i praktycznej zmiany w humanistyce tego zglobalizowanego świata, kiedy i w centrum, i na peryferiach, w głowach i praktykach światowej czołówki oraz lokalnych majsterkowiczów humanistycznego instrumentarium rodzą się podobne pomysły, projekty badawcze, następuje podobnie przebiegająca, a nieoczekiwana wcześniej zmiana miejsc, stanowisk, punktów widzenia. Stąd pewnie bierze się subiektywny, a zarazem niepewnie optymistyczny charakter tego szkicu, któremu na dodatek towarzyszy niepokojące, bo starcze wrażenie, że po ćwierćwieczu jakbym się powtarzał o nowohumanistycznych poszukiwaniach. Nie wiemy, czy będzie lepiej, jeśli będzie inaczej, ale chyba musi być inaczej, jeśli ma być lepiej. Bardzo dziękuję.